W dzisiejszym wydaniu Multiinformacji zapowiadamy moc atrakcji finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który tym razem odbędzie się w płockiej Orlen Arenie. Wraz z Prawem i Sprawiedliwością przekazujemy paczki świąteczne potrzebującym, uczestniczymy w hucznej wigilii przed ratuszem, zaś na koniec informujemy o zmianach świątecznych w komunikacji miejskiej. W niedzielę 10 stycznia już po raz kolejny będziemy zbierać pieniądze dla dzieci i seniorów w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. WOŚP dotrze też do Płocka, gdzie planowany jest huczny finał. Pierwszy raz w historii nie odbędzie się on jednak na Starówce, a w Orlen Arenie. Przygotowania do tych wydarzeń już trwają, a w płockim sztabie pomimo okresu świątecznego pełna mobilizacja. W Młodzieżowym Domu Kultury jak co roku tradycyjnie działa już sztab Wielkiej Orkiestry. Pochwalę się, że wczoraj byliśmy w fundacji u Jurka Owsiaka, już jesteśmy zarejestrowani, wszystko jest zaklepane, także ruszamy. 10 stycznia będzie 450 wolontariuszy, czyli tak jak w zeszłym roku. Ci wolontariusze ruszą na ulicę miasta Płocka, ale również będziemy tradycyjnie, jak co roku, we wszystkich płockich galeriach, gdzie eventy będą się odbywać od godziny 12 do godziny 18. To już kolejny finał WOŚP, który co roku jawi się jako święto dobroczynności. Finał, który odbędzie się 10 stycznia, także zapowiada się niezwykle interesująco. A jakie atrakcje przygotowano? Nowością tegorocznej orkiestry będzie to, że wielki koncert finałowy nie odbędzie się na Starym Mieście, ale w Orlen Arenie. W Orlen Arenie od godziny 12 do 22 również będą odbywać się różne animacje. Orlen Arena zostanie tego dnia podzielona na takie trzy strefy. Będzie to strefa junior, czyli dla najmłodszych, strefa senior, czyli dla najstarszych i strefa sportowa, którą będzie obsługiwało Wisła Płock. Będzie można zbadać za darmo ciśnienie, cukier, cholesterol, w czym pomoże nam Szpital Świętej Trójcy, ale będzie również wiele osób zaangażowanych, Straż Pożarna z Podolszyc, Straż Orlenu, wiele, wiele atrakcji. Około godziny 20 rozpocznie się występ gwiazdy, którą w tym roku, ze względu na to, że zbieramy pieniądze również dla seniorów, będzie tercet egzotyczny. W przerwie tego koncertu odbędzie się Światełko do Nieba, ale też nie będzie tradycyjne, tak jak co roku, czyli pokaz sztucznych ogni, tylko będzie to pokaz taki świetlno-laserowy i będzie się odbywał w Orlen Arenie. Co ważne, ważne jest to, że też oczywiście będziemy licytowali olbrzymi tort z cukierni Bombonierka. Ważne jest to, że w Orlen Arenie będzie można coś zjeść, będzie można kupić coś słodkiego. Firmy, które z nami współpracują, będą tego dnia tam sprzedawać różne produkty z przeznaczeniem jakiejś tam przysłowiowej złotówki na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Ważne jest również to, że wieczorem odbędzie się potańcówka dla seniorów też w Orlen Arenie. I chyba co najważniejsze to to, że w tym roku pogoda nam nie może przeszkodzić, bo wszystko będzie odbywało się pod dachem. Istotną sprawą jest również to, że komunikacja miejska zobowiązała się w tym roku, że autokary tych linii, które dochodzą do Orlen Areny, będą bezpłatne, czyli kto chciałby dojechać z Podolszy czy z innej części miasta właśnie do Orlen Areny, będzie to mógł zrobić zupełnie za darmo. Magia Wielkiej Orkiestry jest niewątpliwa. Przy okazji każdego z finałów serca ludzi biją szybciej, a do puszek w szczytnym celu wrzucane są pieniądze, bijąc zbiórkowe rekordy. A dlaczego warto wziąć udział w WOŚP? Pewnie dlatego, że wtedy wszystkie serca biją w jednym kierunku i tak naprawdę biorąc udział w Wielkiej Orkiestrze pomagamy tym, którzy tej pomocy potrzebują, czyli najmłodszym i najstarszym. I chyba to jest ważne, ta satysfakcja z pomocy i z tego, że potem korzystamy wszyscy wspólnie ze sprzętu, na który te pieniądze zostały zebrane. Do uczestnictwa w finale orkiestry oczywiście i my serdecznie zapraszamy i zachęcamy. Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości postanowiło wcielić się w rolę świętych Mikołajów. W lokalnym sztabie PiSu zebrano mnóstwo produktów spożywczych, które w formie paczek trafią do najbardziej potrzebujących.
Akcja Świąteczna Paczka organizowana jest po raz trzeci. Dlaczego? Akcja Świąteczna Paczka organizuje Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości w Płocku. Akcję organizujemy po raz trzeci. Rozpoczęliśmy w 2013 roku, wtedy pomoc otrzymało 30 rodzin. W 2014 roku było to 43 rodziny. W tym roku po raz trzeci organizujemy tę akcję. Pomoc otrzyma 123 rodziny. Obecnie już mamy zapisane do tej pomocy. W tym roku w tą akcję włączyły się sklepy Mila, za co bardzo serdecznie dziękujemy i dlatego tak dużo udało nam się tych produktów uzbierać. Do kogo dokładnie trafią paczki? Do najbardziej potrzebujących. Rodziny otrzymujemy poprzez Rady Osiedla, różne zespoły charytatywne, które działają przy parafiach. Dostarczają na takie rodziny, które są najbardziej potrzebujące i za to im dziękujemy, że możemy do takich rodzin docierać. Dumy z realizacji przedsięwzięcia nie kryła też przewodnicząca płockich struktur Prawa i Sprawiedliwości Violetta Kulpa. Jak powiedziała w rozmowie z nami, to ważna chwila, która jest odpowiedzią na zapotrzebowanie ludzi. Lista osób proszących o pomoc jest bowiem coraz większa. Imponująca jest też liczba samych wolontariuszy. A ile osób bierze udział w tej akcji? Zgłaszają nam nasi członkowie, biorąc pod uwagę swoje otoczenie, gdzie dostrzegają właśnie te biedne rodziny, wielodzietne, osoby samotne również, niepełnosprawne, starsze. To jest jedno źródło informacji, drugie to parafie. Księża proboszczowie również nam zgłaszali listy takich osób, a także posiłkowaliśmy się listą z roku ubiegłego. W ubiegłym roku mieliśmy to tak dla porównania około 47 albo 50 paczek bodajże. Także ilość jest w tym roku dużo większa. Imponująca jest też liczba samych wolontariuszy. A ile osób bierze udział w tej akcji? Szczerze mówiąc, trudno mi nawet policzyć, bo w tej chwili jest bardzo duża ilość osób. A na pewno Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości, to jest około 20 kilku osób w tej chwili się włączyło i jeszcze nasi członkowie też również. Także myślę, że gdzieś liczba dojdzie do około 40, to też ilość pokaże jutro, jak będziemy podjeżdżać samochodami, żeby je rozwozić, bo w dniu jutrzejszym planujemy rozwieźć te wszystkie paczki. W niedzielę 20 grudnia na placu przed ratuszem zorganizowano spotkanie wigilijne z płotczanami. Złożono życzenia zebranym, poczęstowano ich ciepłą strawą, rozdano opłatki, a z rozstawionej sceny dobiegały kolędy. Wigilia przed ratuszem to już tradycja. To doskonała okazja, by zatrzymać się w tym przedświątecznym pędzie i oddać się chwili zadumy. W takim właśnie nastroju przygotowano wszystkie atrakcje tego wspólnego świętowania. A co czekało na płotczan? Przed chwilą rozpoczęliśmy piękny wernisaż twórczości pana Stanisława Osieckiego. Za chwilę idziemy na zewnątrz przed ratusz. Tam będziemy śpiewać kolędy, a te kolędy będzie wykonywał zespół Vox Singers z Polskiego Ośrodka Kultury i Sztuki. Wspaniały chór pod dyrekcją Roberta Majewskiego. A również wystąpią inne zespoły, również kapela podwórkowa specjalnie przygotowała swój koncert kolęd właśnie dla mieszkańców Płocka. Po raz pierwszy w historii właśnie kapeli podwórkowej pojawił się nowy program kolędowy. W międzyczasie będziemy prowadzić kilka konkursów, więc warto być dzisiaj aktywnym. Również chcielibyśmy zaprosić wszystkich mieszkańców do podzielenia się opłatkiem. Jest to możliwość, żeby złożyć sobie wspólnie, w takiej wspólnocie samorządowej, piękne życzenia świąteczne i noworoczne. Jest też możliwość, żeby zasiąść przy wigilijnym stole i spożyć wspólnie wieczerzę wigilijną. Wigilia przed ratuszem organizowana jest nie tylko z potrzeby tradycji. Jak zapewnił w rozmowie z nami włodarz miasta, to niezwykle ważna impreza, która pokazuje, że mieszkańcy Płocka tworzą jedną wielką wspólnotę. Jest to doskonały moment, żeby się spotkać. Spotkać się ze sobą. Wszyscy jako mieszkańcy Płocka też stanowimy jedną wspólnotę. To może nie rodzina, ale jednak wspólnota mieszkańców naszego miasta. I wszyscy ci, którzy chcą w takiej wspólnocie spotkać się, złożyć sobie życzenia, warto by mieć taką okazję, bo Święta Bożego Narodzenia to taki doskonały moment właśnie na spotkanie z tymi ludźmi, którzy są dla nas ważni, którzy są istotni. Dla mnie jako dla prezydenta mieszkańcy Płocka są bardzo ważni i w tym momencie także w tej atmosferze świąt chciałbym się z nimi spotkać. A jak prezydent miasta obchodzi święta? Tak jak każdy w rodzinnym gronie, przy wigilijnym stole, gdzie są wszystkie pokolenia, od babci po wnuczki, z wielką radością, tak jak w każdym polskim domu.
A na koniec mamy jeszcze krótki, choć ważny komunikat. Komunikacja miejska w Płocku przypomina, że w okresie świąt, a więc do 6 stycznia, autobusy pojadą nieco inaczej. 24 oraz 31 grudnia autobusy niemalże wszystkich linii pojadą bez ograniczeń według rozkładu na dzień powszedni, z wyłączeniem linii numer 8. 25, 26 i 27 grudnia, a także 1, 3 i 6 stycznia autobusy pojadą według rozkładu na niedzielę, z kolei 2 stycznia według rozkładu na sobotę. Dokładny rozkład kursowania autobusów dostępny jest na stronie internetowej komunikacji miejskiej www.kmplock.eu.